mieszkańcy Jaworzna po raz kolejny mogli osobiście odebrać betlejemskie światełko pokoju. Dla spóźnionego wędrowca, dla wszystkich spóźnionych noc, rozpalmy tu ogień. Do miasta przywieźli je harcerze. W sobotę 19 grudnia przekazali światełko na ręce wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Ewy Zuber. Betlejemskie światełko pokoju przybywa do Polski po raz 25. Z groty narodzenia Jezusa Chrystusa w Betlejem skauci austriaccy przewożą go do katedry wiedeńskiej, skąd odbierają światło skauci z pobliskich krajów i przekazują swoim sąsiadom tak, by płomień otoczył całą Europę. Przesłanie, które towarzyszy tegorocznej wędrówce światła, brzmi: betlejemskie światło pokoju, zauważ człowieka.